A ja sobie polecę na sufit. Zgarnę tę piłę i masti! Aerial Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj zagramy sobie turniej 2x2, czyli coś, co jest nowe w tym sezonie. Ja tutaj mam rangę Wielki Mistrz 2, Grand Champion 2. No i zobaczymy, jak nam pójdzie. Zagramy za randomem. Na koniec oczywiście jeszcze omówimy, jakie są nagrody w tym sezonie, jakoś je ocenimy i otworzymy skrzynki. Azucha, nasz teammate. Możemy go tak nazywać, nie wiem, Tomek? Tomek to chyba będzie dobra ksywa dla niego. No i co, pierwsze spotkanie? Już na samym początku, tutaj wyzwanie dla biednego Edka. Ale zgarniamy boosta na szczęście. Azucha to fajnie sobie przyjmie, nie wiem co z tego zrobi. Dobra, za dużo nie stało się. Okej. Jeden minięty, tego jakoś tutaj swiftujemy. I prosto do Azuchy. Tylko biednego bramkarza. Okej, i mamy prawdopodobnie bramkę, dokładnie 1-0. Zagrałem na takiego Hamaburaka, madafaka. I wykopałem bramkarza, ale to działa jak widzicie. A mocno do lewej się zagram, przebije nad tym tego. O, zdemujemy, bumpujemy i jest 2-0. Tutaj oczywiście Azucha wykończył, ale powiedzmy, że ja sobie tutaj dużo przysług przypiszę. Oj, niestety, nasz troszeczkę za długo zwlekał i został bitnięty, ale nic się nie stało. Może po kickoffie brameczka. Tomek nadlatuje, Tomek niestety, nie tym razem. Zresztą to chyba Tomek wybił tak bardzo ciekawie. A tutaj Edek wylatuje na sam i czyżby kolejny gol, dokładnie, kolejny gol, cudowny flick. Tomek nam tutaj wypracował sytuację. I cyk, kradniemy boosta do środka, dawaj Tomek, ładuj. Tomek, piękne podanie, czy wykończy? Tak jest, Tomek nam znowu zaasystował, niesamowite emocje. Tomek, wariacie, pomóż. Aj, dobra, bronimy. I Tomek nadciąga na 5-1, wyczuwam poddanie się przeciwników, czy też nie? Nie no, chyba by się poddali przy takim wyniku. Ej, w ogóle teraz patrzę, że już nie każda nazwa drużyny jest uwzględnia jakieś auto. Już nie ma takich dwuczłonowych nazw z autami z Rocketa. Mamy jakieś tutaj, jak widzicie, Feisty Evolution. Okej, raczej zostałem sfejkowany przez coś takiego. Dobra, open, to walnę sobie w bramkę. Albo nie trafię? Nie no, żartowałem, oczywiście, że trafię. Oj, Tomeczku. Dobrze, poświęceniem, z poświęceniem. O nie, Tomeczek. Ajajaj. O, pięknie, Tomek do nas przebił. Jakie demo, doskonałe. Aj, dobra, niestety trochę za wolno zareagowałem. O nie. Zdrada stanu. O! Obronione, obronione, jest, pięknie. Tomek chwilowo nie żyje, ale my sobie radzimy. No już Tomek, do środka, tak jak cię uczyli. Nie no, na czas, doskonale Tomek, ty to masz łeb. I teraz do środka. A ja sobie polecę na sufit. Zgarnę tę piłę i masty fliczek w okienko? O kurde, to było lepsze niż sądziłem. Nie spodziewałem się, że to się uda, ale jak widzicie tutaj Edek Clip Hitter nadciąga. I się poddali, nie no. To jest to. No i okej, druga runda, zobaczymy, czy nam pójdzie równie dobrze, czy tym razem może będą problemy, może będą jakieś trudy, to się okaże. W ogóle tak taktownie tutaj stoimy na tej rozgrzewce. Co, rozgrzewce? Na tej... nie wiem czym. Okej. A wrzucę piłkę, może nasz tutaj... Tomeczek nadleci niestety, leciał, ale... zawiało pod narty i nie tym razem, nie ustał. Nie ustał lotu, ale nic się nie stało. W ogóle czekam, aż dodadzą w końcu patch na te FPS-y, bo cały czas mi się jakoś przestawiają i mnie to już denerwuje. Dobra. Polećmy na sufit teraz. No, mogłem to jeszcze jakoś lepiej skontrolować, ale nie ma źle. Tomeczek nam spresował przeciwnika. Szkoda, że zablokowali, ale Tomek? Prawie. Dobra, to było ciekawe. Ja sobie wezmę tę piłkę. Tu polećmy pod nim, może jakieś jeszcze 50. Niestety nie udało się już. Tomeczek kopie prosto w ciekawe miejsce. Wykopuję bramkarza, ja sobie kopnę tak, żeby się wywalili. I na chillku, na 1-0. Fajnie to zagraliśmy. O, faktycznie. O nie, o lamo, jaki wylew. Dobrze, że przeciwnik się nade mną zlitował. Okej, sobie pojedziemy na pełnej. Spróbuję to wrzucić. Może Tomeczek nadciągnie. Dawaj, Tomek. On taka nie najwygodniejsza, ale spróbujmy. O, fake? Niestety. A polećmy z tym.
jeszcze Bumpik. Dokładnie, Bumpinio, nie? No ten gracz się jakoś tutaj przekształca. Czy to Edek, czy to Bruce? Nie wiadomo. Okej. Jeszcze ceiling shota strzelimy, to już będę pod wielkim wrażeniem, ale ładnie nas prejumpnął. Ale tego zniszczmy. Ale wyskoczył. Kurde, szkoda. Okej. Tomeczek się cofa, będzie to miał na luziku. Dobra, nie na takim luziku jak myślałem. Przeciwnicy też oczywiście nie dali rady. Więc mamy piłeczkę, mamy wszystko. O, piękne bumpidło Tomka. Tomek Bumper, to jest taki zawodnik. Dobra, sfejkuję. Może zadziała. O, zadziałało, Tomek, dawaj. Ładuj, łopata. Łopata Tomka. I gol, nie, no niesamowite, że to zadziałało. Serio, jak spanikował ten bramkarz, bo to było tak łatwe do wyjęcia. Ale Tomek to jednak niesamowity ziomek. I on strzela z każdej pozycji. Dajesz Tomek, ładuj, lufa. Pięknie do nas, ja tu se fejknę. I podlatuję na... Nie ma boosta, niestety, szkoda. Chciałem sobie zrobić aeriala. O, ale się respimy za to bardzo dobrze. Ten nie trafia. Ja tu go bitnę i 4-0. 4-0 za parę sekund, chyba że się poddadzą. Nawet się nie poddali. Nie no, nie do pokonania jesteśmy z panem Tomkiem. Co my robimy? Co to jest? O kurde, tam w przeciwnej drużynie jakiś stary gracz ma. Chyba za złoto z pierwszego sezonu, koronkę. Nie pytajcie o nas, proszę. Dobra, ćwierćfinały, to już chyba nie są przelewki z tego, co mi się wydaje. Dlatego walczymy i zobaczymy, jak pójdzie. To meczek już od początku, widać, się poczuwa i robi ceiling shota. Podam tak. Niech będzie. Może to meczek to zaraz wykończy. W ogóle dajcie znać, co sądzicie o turniejach. Czy chcecie, żeby było więcej odcinków właśnie z tego trybu? Teraz w sumie jest więcej możliwości, bo nie tylko trójki są. Są też tryby 2x2, są też te ekstra mody. Dajcie znać po prostu, co o tym sądzicie. Czy wolicie na przykład czasami zamiast zwykłych rankedów, żeby te turnieje się pojawiły? To już zależy od was. Dobra, ja sobie podlecę, to trochę narobiłem chaosu, ale wyratujemy to. Okej. To se fliknę nad typem. Zabiorę im boosta. Tomeczek chyba do środka da. Myślałem, że nie trafi, ale trafił jednak. O, Tomeczek nie żyje. Pomścimy go, pomścimy go! Ale nie teraz, bo spanikowałem trochę, przyznać się muszę. Nie obronimy tego, jaka bomba. No niestety, nie tym razem. Tutaj trochę panika też się udzieliła. No i tracimy gola. Dośrodkujmy to, do Tomeczka, do Tomeczka! Tomeczek, jeszcze bumpnijmy przeciwniczkę. I tak jest, tak właśnie to wygląda. 1-1, Tomeczek wyrównał. Oj. Fajnie to zagrali, niestety nie obronię. Naprawdę było to niekonwencjonalne, nie spodziewałem się. Jeszcze soczysty strzał, tutaj taka wrzutka. No, powiedzmy, trzeba ich pochwalić. Albo mnie skrytykować. Że Tomek, ale nie mnie, nie mnie. Bumpujemy przeciwników, nie teammate'a. O, dobra, nadrabiamy 2-2, udało się to jeszcze jakoś wyratować. Ale już nie było lekko. Ale dostałem tutaj strzała fajnego na pobudzenie, taki plaskacz dla odwagi. Tomeczek to raczej wywali. Albo sobie przyjmie. O kurde, się wywalił zamiast piłki. I to może być ciężkie, dobra. Dajesz Tomek, soluwa. To działa prawie. Dobra, nawet nie prawie, tylko działa. Świetne podanie od Tomka. Ja tylko dokładam kółka. Dobra, Tomeczek. Aj, odjechał. Jakoś tu zawojuje samemu w takim razie. Bumpik? Nie tym razem? O, open, open, open. A, szkoda. Ja wyskoczę, żeby nas na pewno nie bumpnęli. No i co? I przyjmujemy sobie piłkę dla twardzieli. Nie wiem, co ja gadam. Jeden minięty jak tyczka. Drugi też. I spanikowali. 4-2 dla nas. A, wywalmy to. O nie, to się źle skończy, dokładnie. Dośrodkowałem tą piłę zamiast wywalić, bo z przeciwnikiem spinczowałem. Słabo to zrobiłem od samego początku. Nie no, bez jaj, że w zerowej sekundzie takie coś tracimy. Ale to boli. Strzał życia mu wyszedł w zerowej sekundzie. I co? Kontrolujemy tą piłę, czy nie tym razem? Kontrolujemy, ale obronili. Ale zbieramy boosty i podbijamy piłę do Tomka. Może być lipa za chwilę, jak to się tak dalej potoczy. Oj, dobra, nie ma lipy jednak, wykopię. Może? Proszę, nie trafiłem chyba, co nie? Oczywiście, że nie trafiłem, jestem bałwanem. Już Tomek na pełnej. Okej, ci nie trafili, a tutaj nie dam się zniszczyć. Może kontratak za chwilę jakiś. 1 zniszczony. Dajesz Tomek, walcz. Za ojczyznę, ale nie tak.
Okej. Okay. I Tomek? Niestety, znowu poprzeczka obita tylko. Może teraz, dokładnie, Tomek tam zrobił presję, ale nie no. Nie możemy doprowadzać do takiego nadrobienia, bo ten mecz był wygrany i takie tutaj coś się podziało, że prawie jeszcze przegralibyśmy. No ale jest półfinał nasz. Wielki półfinał! To już nie jest do jednej bramki, co? Do jednego zwycięstwa, tylko do dwóch. Best of 3. Zobaczymy, czy tym razem ja i mój teammate Tomek podołamy. Oj, niestety, szybka strata bramki. Teammate Tomek w szoku, jak do tego doszło? Dobra, on ma reseta, ale nic tu nie zrobi. Ja to zostawię Tomkowi, który jednak chyba nie chce mieć tej piłki. Dobra, podajmy mu w ten sposób. I Tomek, nie no, wybornie, wybornie, w formie. Niesamowity gracz. Nie, nie po kickoffie. Dobra, zdążę, ale powiedzmy, że było groźnie. Nie, Tomek! No nie, no Tomek chyba na chwilę zamknął oczy. Oczywiście nic się nie stało, ale fajnie jakby wybijał takie piłki. Co tu się dzieje? No już Tomek, ładuj. O, dobra, doskonałe podanie od Tomka, już prawie nie trafiłem, ale by było. Nie wiem czemu, mam wrażenie, że będą na Hiszpana lecieli, dlatego trochę uważam, ale nie lecieli jednak. Okej, zgarniamy. Piłę. Aj, szkoda, że nas schapnął. Jakbyśmy go ominęli, to by była właściwie 100% okazja dla nas. A tak to nie ma jej. Aj, znowu. Kurde, trochę Tomek się waha, ale to będę go musiał tutaj bardziej raszować. Oj, nie jest dobrze. No nie jest dobrze definitywnie. Jeszcze to słabo sobie wziąłem. No nie! Berwak challenge i podjazd w takiej sytuacji. Trochę się zblokowałem przez to. O, Tomek go zniszczył. Ja sobie postaram się przyjąć piłkę i nie strzelę, bo flick mi nie siądzie. Dobra, ten mecz jest strasznie trułowany. Dobrze, że to jest best of 3 w razie czego. No czuję, że best of 3 całe powinniśmy wygrać, ale ten meczek to jest padaka. I Tomek, a jak blisko. Dobrze, że kontratak nie leci w bramę przynajmniej. Tomek skacze. Ja to sobie wezmę na chillku. I będzie kolejny gol dla nas, czy nie zdążę? Nie zdążę. Już Tomek. Dobrze. Jeszcze mocno. A, już trzeba ryzykować, ale ten mecz będzie przegrany pierwszy. Dobra, zagłosujmy za poddaniem i następne dwa są nasze. No i dobra, kolejne spotkanie. Tym razem musi polecieć pełny tryhard, bo jak widzieliśmy, dostaliśmy łomot w pierwszym spotkaniu. Ale przegrywa się tylko po to, żeby można było zaraz potem mocno wygrać. O, dobra, obronimy ten pierwszy strzał, tutaj jeszcze wybijemy. Niebezpieczeństwo zażegnane i Tomek ładuje! Czyżby gol? Czyżby gol? Proszę. Dobra, nie! Jaki luck, jeszcze go z hitem, bo mnie to już go minęło. Nie, Tomek, nie na raz! Tomek, Tomek, Tomek. Nie, niestety, nie wierzę. Kurde, szkoda, że poleciał na raz i nie kupił mi chociaż paru sekund, bo to by się przydało. Bym na luziku sobie mógł cofnąć wtedy. O, proszę wejść, piło. 1-1, idealnie. Okej, okay, prosto do Tomka. A no, no dobra, nie było to takie prosto do Tomka. Ale zniszczmy tego ziomka. Drugiego też chciałem, ale nie trafiłem niestety. Tomek, podjedź go. Nie dawaj mu tyle czasu, bo to się źle kończy potem. No i niestety, 2-1. O, będzie open chyba. Wejdzie, dobra, zblokowaliśmy przeciwnika, 2-2. On jest za nami, to ja sobie to strzelężuję. Nie, to wchodzi, jakim cudem. Nie obronię. Nie obronię, już to wiedziałem. Ale za to mogę też nie strzelić. Do kolekcji. Fake, nie wierzę, fliki mi nie siedzą. Okej, okay, jak nie siedzi podstawowy play, to zróbmy podanie do Tomka. O, bramkarz zniszczony, kopnę. Nietrafione znowu. O nie, Tomek też nie dobił. Nie wierzę, szkoda, że mam taką niską skuteczność w tych meczach. Okej, okay, walczymy dalej. Fake. Fake, open, proszę, jest, dobra, 4-3, jeszcze są szanse. Okej, okay, ta piłka nie jest wygodna. Tomek nie żyje, ale nie ma tragedii. Jeden minięty, drugi... Będzie fliknięty? Dokładnie, 4-4, nadrabiamy, jesteśmy w grze. O, kick-off zwycięski, zabieramy mu boosta, Tomeczek atakuje. Open, proszę,
5-4, Tomek! Wszyscy krzyczą, bazucha, Tomek! Nie no, piękny to jest gość, piękny zawodnik. Dawaj, Tomek, atakuj go, żebyśmy znowu się nie sfrajerzyli. Dobra, wybijamy i to jest chyba to. Albo jeszcze nie, ale zaraz będzie. Tomek wybija. Ja to wybiję jeszcze bardziej. Albo co, ja będę się bawił. Strzelmy jeszcze go na 6-4. Pokażmy dominację. No, 1-1 w best of 3. Nadciągamy, nadciągamy. Dobra, pełne skupienie i mamy to. Wystarczy, że zacznę trafić w piłkę i robić fliki dobre. I już będziemy mieli wina. Chyba, mam nadzieję, że to wystarczy. Ja sobie podbiję. Kopnę wysoko, może na dobite będzie. Oj, niestety Tomek był trochę wolniejszy od pana Bzy, ale Bzy nie trafił. Na szczęście ja trafię w piłę i to wybiję trochę. O! Idealna wrzutka do Tomka? Nie tym razem. No już Tomek, lewo. Pazernie, pazernie! Nie wiem, czy zdążę. Dobra, przyblokujemy. Jaki fart. Tomek, do piłki, lecisz, na nich. Nie tyle czasu, nie tyle czasu. Jeżdż, jedziesz ich. No nie, no Tomek to chyba lubi da spokojnie. On lubi wolno. Dobra, bitnijmy sobie jednego. Fajnie by było też bitnąć drugiego. Nie, Tomek, nie, nie zawahaj się! Jocie! Tomek to jest jednak żartowniś. A ja tego nie obronię teraz. Najgorzej. Tomek, jedź do tego, proszę cię. Jedź do tego. Kurde. Panie Tomku. Pan podjedzie. No nie, dlaczego on nie podjeżdża? Dobra. To nie będzie bramką. Ja sobie zgarnę przyspieszenie, żeby on nie miał. Tu minę tego typa. Fajnie, jakby to zaraz było bramką, ale niestety nie będzie. O, chyba że straconą. Nie no, Tomeczku, proszę cię. Nie panikuj. Dobra. Nie straciliśmy jeszcze. Tracimy teraz. To nie powinien trafić. Trafia niestety. 4-0. No niestety. Synergia z Tomkiem nie, jakoś nie wychodzi teraz aktualnie. O, robimy Hiszpana. To zagrajmy jak najkrzywiej potrafimy. Nie, Tomek. Trochę czasu. Nie, i tracimy gola, już chciałem solówę zrobić. Ten mecz będzie raczej przegrany. Nie, nie wjechała! O, sol meczku, dlaczego? Wola do nas piłę, może to strzelę przynajmniej. Dobra, strzelam na 6-1. Setup pod Brazylię. Ale trzeba przyznać, że ładnie to zostało strzelone. Nie powiecie, że nie. Tu? 6-2, comeback? Możliwy, możliwy. To meczek? Tomeczek się odpala, 6-3, nadrabiamy to, widzowie. Tomeczek tutaj z zaskoczenia zrzucił piłkę z dachu i musnął piłę. Bzz, się nie spodziewał całkowicie. Dobra, przegramy. Czy nie zdąży strzelić tego? Nie zdąży tego strzelić, jest szansa dalej. O kurde, Tomek nie żyje. Ja też mogę zaraz nie żyć. Ale żyjemy. A szkoda, że ta piłka trochę odleciała. Dawaj, Tomek, szybko. Oj, nie tym razem. Jeszcze będzie szansa, czy nie? Nie zdążymy, czy zdążymy? 5 sekund, 2 bramy. To może być ciężkie, ale próbujemy. Dobra, walę na szybko, nie ma czasu inaczej. Nie no, dobra, przegrana, ale za to chyba w dobrym stylu, to znaczy w dobrym stylu. No, przynajmniej trochę powalczyliśmy. Niestety się nie udało, ale nie zawsze się wygrywa. Myślę, że odcinek i tak fajny, zrobimy sobie zaraz ten opening. Czołowa czwórka, tyle waluty, nie jest źle. No i dobra, na samym początku może zobaczmy, jakie są nagrody. Tutaj już na streamie to patrzyłem, zobaczmy to też teraz, ten wybuch, to malowanie jakoś nie sprawiają na mnie większych wrażeń, to też mi się średnio podoba, to jest chyba najciekawsza rzecz, taka gwiazdka. Ja tego nie będę używał, ale wiem, że niektórzy to używają, opony jedne i drugie i trzecie dla mnie mocno przeciętne, to jest chyba najciekawszy przedmiot, jak ktoś używa Octane'a, to faktycznie to malowanie jest całkiem ładne, no ale idąc dalej, to jest mocno średnie, to też. Te opony są chyba najładniejsze z tego całego, nawet mi pasują do tego auta. Te opony są tragiczne moim zdaniem, tego nie usłyszymy, bo mam wyłączone dźwięki. Takie coś też mocno średnie, sieciówka. No generalnie nie wiem, w co celujemy, nie wiem, w co celujemy. Prawdopodobnie po prostu w black market. Otwórzmy sobie skrzynki za 12 tysięcy. Może coś ciekawego trafimy, taki szybki opening. No nie wiem, jakoś mnie nie zachwycają te przedmioty, ale jest przynajmniej Ballstar, czyli ten przedmiot. Oj, Octane Vector malowany dodatkowo. Także te najciekawsze rzeczy, co mówiłem, trafiliśmy, więc chyba jest ok. Zróbmy sobie jeszcze jeden trade-up na przedmiot egzotyczny, tak po prostu.
żeby był na odcinku, sobie zrobię coś takiego. Tych min też nie będę na pewno używał. A tego też nie. Zobaczmy, może coś fajnego trafimy. Zoko odwrócone, to jest z poprzedniego sezonu jakiegoś, ale nie jest źle. No i ja nie będę przedłużał, fajnie, że dodali te turnieje 2x2. Oczywiście tutaj zachęcam do zostawienia suba oraz lajka i dajcie znać, czy chcecie więcej turniejów na kanale. No i elo, elo.